też poważnie podchodzi do tego, co ona do niego mówi, szanuje jej własne zdanie. Myślę, że to są rzeczy bardzo istotne. Natomiast jeśli już jestem przy głosie, szanowni państwo, droga młodzieży, też tak mogę powiedzieć, szczególnie kiedy widzę tutaj młode twarze uśmiechnięte, szczególnie tą ładniejszą drugą połowę naszej społeczności, gratuluję, że tutaj się widzimy, że jednak taka tradycja ciekawa też się zaczyna pojawiać i mamy okazję spotkać się tutaj chociażby pod tym kątem, żeby w miłym towarzystwie upiec sobie kiełbaskę, przypiąć tutaj, tak jak mnie informowano, kłódki miłości. Czyli mamy pewne innowacje, które wprowadzamy przynajmniej w tym zakresie. Natomiast bardzo, bardzo serdecznie zapraszam was, skorzystajcie, tu jeszcze widzę, do ognisk można skorzystać z kiełbasek, z gorącej herbaty, aby nam to troszkę osłodziło tą bytność dzisiaj tutaj w troszkę mimo wszystko chłodnej atmosferze, bo temperatura tutaj jest zdecydowanie ujemna w tej chwili, ale za to mamy gorące serca tu na miejscu i to na pewno nam pomoże rozwinąć tutaj nasze mieleckie skrzydła, również w związkach, czego wam serdecznie życzę. Nie zmyśl się bać, nie zatrzymaj. Co tam uśmiechnięci, radośni, szczęśliwi? Szukaj mnie, cierpliwie cię w grudniu. Kocham 4DH, kocham Krzysia i Wojtka. No i czekam, kocham również Sonka. Tomek, kocham cię. No dziękuję, że ktoś o mnie pomyślał. Także zapraszamy państwa tutaj, żeby ujawnić swoje uczucia na tej imprezie. Dobrze mi, jak dobrze mi. Jem słodkie, słodkie winogrona. Ty śpisz moich, moich ramionach. Może i niebo rośnie. Dobrze mi, jak dobrze mi. Cykady na cykladach. Cykady na cykladach. Nocy te gwiazdy spadają. Przez bardzo, bardzo krótką chwilę dookoła widzę mi motyli. Stopie mam takie gorące, gorące w ustach słońce. Nim słodkie, słodkie wina brana. Nie śpisz moich, moich ramionach. Może i niebo wrośni. Dobrze mi, jak dobrze mi. Cykali na cykladach. Cykady na cykladach. Nocy, gdy gwiazdy spadają. A Państwo, są pytania, naprawdę, kogo rzecz ważnego, którą rzecz ważną, którego rzecz ważnego. Jest taki takowy, nie ma, może sam znajdę, może kogoś poszukam, a jak nie poszukam, to na pewno znajdę, ale pewnie już znalazłem, bo już tutaj widzę, że pani ucieka w tym korzuszku, ale zima dopiero jeszcze nadejdzie, pani nie ucieka. Pani ma na imię? Pani Grażynko, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Zakochanych. Też się dołączam do życzeń. Pani Grażynko, kto jest patronem Święta Zakochanych? Na pewno nie ja. Święty Walentynki. Dobrze, pani idzie, idziemy dalej. Kiedy obchodzimy walentynki? 14 lutego. Kto pocałunkiem obudził królewnę Śnieżkę? Nie wiem. Nie ksiądz. Książę, dobrze. Już pani ma brudne myśli. Jak miała na imię przyjaciółka Bolka i Lorka? Na ty. Bardzo dobrze. Jaki kolor jest kolorem miłości? Co jest symbolem miłości? Serce. No i jedno proste pytanie. Połącz słynne pary. Pszczółka Maja i?
Kucio. I to jest prawidłowa odpowiedź. Niech pani nigdzie się nie odchodzi od nas. Za chwileczkę nagroda wędruje do pani.